music is, you know, I think scientists will soon find the music gene. Myślę, że wkrótce naukowcy odkryją gen muzyki. No, otherwise, you know, when we have a music, we are all changing. Gdy słuchamy muzyki, to wszyscy zmieniamy się. Recently, scientists found out the language gene. Ostatnio odkryli gen języka, gen mowy. Molecular evolution of FOXP2 gene, a gene involved in speech and language. Molekularna ewolucja genu FOXP2, który jest zaangażowany w te wszystkie czynności, funkcje związane z mową i językiem. Yeah, even in the fruit flies mating process, gene is involved, right? Nawet w przypadku tych wszystkich procesów związanych z zapładnianiem, w przypadku tych muszek owocowych, zaangażowane są geny. Gdy studiuję na temat genów, to czy wiecie, jak się czuję? And I think we are the piano. Wydaje mi się, że jesteśmy takim pianinem. And the genes are the key of the piano. A te geny to klawisze, które znajdują się w pianinie. God is playing piano. I Bóg gra na tych klawiszach, every na tym pianinie. Then we behave differently. I my wtedy inaczej się zachowujemy zgodnie z tym, jak on gra. That's how I feel. I tak się czuję faktycznie. When I hear the music like a cello. Do you know Yo-Yo Ma? Cello? Yo-Yo Ma? Gdy słucham muzyki. He's a Chinese cellist, Yo-Yo Ma. Pewnego chińskiego twórcy. And Yo-Yo Ma. Yeah. It has only four different strings, you know? Są tylko cztery takie struny. So it has only four genes. I dlatego istnieją cztery geny. But it makes so many different sounds. Ale można przy pomocy takiego instrumentu wydać wiele różnych dźwięków. Our gene is only 36,000 different genes. A naszych genów jest aż 40, ponad 40 tysięcy. But it makes różnych so genów. Many different kind of phenomena. Yeah. I dlatego możemy uzyskać wiele różnego rodzaju takich, mówiąc, przenośni dźwięków. If you let the God play your genes, tak więc jeśli pozwolicie, aby Bóg grał na waszych genach, God can bring out some kind of hidden talent in you. To wtedy Bóg może wykazać takie różnego rodzaju talenty, które są w was ukryte. He's an absolutely perfect musician. Dlatego, że on jest takim niewątpliwie doskonałym muzykiem. Okay, we talked about David. I want to finish up the story of David and the Nathan by showing you this. Chciałbym dokończyć historię o Dawidzie i Natanie, pokazując wam. I love this 2 Samuel 12:20. Bardzo podoba mi się fragment z drugiej księgi Samuelowej. Okay. 12:20. Rozdział 12, wiersz 20. After this we get into something else. Yeah. Druga księga Samuela, rozdział 12, wiersz 20. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi, umył się, namaścił, zmienił swoje szaty i poszedł do świątyni Pana, aby mu oddać pokłon. Potem powrócił do swojego domu, poprosił o posiłek, a gdy mu go podano, spożył go. This is what David did when he heard his son is dead. Tak zachował się Dawid, gdy usłyszał, że jego syn nie żyje. Do you see any wonderful things here? Czy widzicie tutaj coś wspaniałego? I love this. Ja uwielbiam ten fragment. So David arose from the ground. Wtedy Dawid podniósł się z ziemi. David was on the ground, yeah. Dawid leżał na ziemi. And he arose from the ground. I podniósł się z ziemi. What is ground means? Co oznacza ziemia? Death. Śmierć. Killed. Śmierć poprzez zabicie. And he arose from the ground. Dawid stał z ziemi. Washed. Umył się. You know what it means? Wiecie, co to znaczy? He's completely forgiven. Że teraz wybaczono mu całkowicie. And anointed himself. I namaścił się. That means what? Co to oznacza? Received iskra. Przyjął iskrę. And changed his clothes. Zmienił swoje szaty. Yes, robe of righteousness. Przyjął szatę sprawiedliwości Chrystusa. And now he is righteous. I teraz on jest sprawiedliwy. And went into the house of the Lord. Poszedł do świątyni Pana. And he says, Lord, thank you. I powiedział, Panie, dziękuję. He didn't mention anything about his son. I nie wspomniał nic na temat swojego syna. Thank you. Powiedział tylko, dziękuję. Then he went to his own house. Potem powrócił do swojego domu.
And he requested they set the food before him. I poprosił o posiłek. And he ate. I spożył ten posiłek. Then he went to work. I następnie udał się do pracy. No problem. I nie było problemu. Some people. Niektórzy ludzie see this and they say, oh, it's cruel. Widzą coś takiego i mówią, o, to jest okrutne. Son is dead. Syn nie żyje. Don't be deceived. Nie dajcie się zwieść. We are in the great controversy. My znajdujemy się również w tym wielkim boju. Of course David liked to cry, you know? Oczywiście Dawid też chciałby płakać w tym momencie. We recognize we are in the great controversy. Ale gdy zauważamy, że nas też dotyka ten wielki bój, we must deny ourselves, right? To wtedy musimy zaprzeć się siebie. So, it is, in a way, it's very inhumane. Także pod pewnym względem wydawać się to może czymś takim nieludzkim. Well, that's why the servant said to him. I to dlatego sługa powiedział do niego. 21st. Wiersz 21. Wtedy rzekli do niego jego słudzy, co ma znaczyć to, co uczyniłeś? Dopóki dziecię żyło, pościłeś i płakałeś, a gdy dziecię zmarło, podniosłeś się i spożyłeś posiłek. This is the concept of the world. Tak widzi to świat. We have to be apart from this concept of the world. A my nie możemy być częścią tej koncepcji świata. This is struggle, struggle to deny. Dlatego, że to właśnie wymaga zmagania, aby nie poddać się temu wpływowi. This afternoon I'd like to talk to you about what is a healthy diet. Teraz chciałbym wyjaśnić wam, czym jest zdrowa dieta. To understand healthy diet, aby zrozumieć, czym jest zdrowa dieta, it is important to understand about oxygen-free radical. Bardzo ważne jest, abyśmy zrozumieli, na jakiej zasadzie funkcjonują wolne rodniki tlenowe. Because scientists recently found out. A to dlatego, że naukowcy ostatnio odkryli. The worst thing, że najgorszą rzeczą for our health is oxygen-free radical. Dla naszego zdrowia jest właśnie ten wolny rodnik tlenowy. Well, this is the picture you saw yesterday. To jest ten sam rysunek, który wczoraj widzieliście. This is cell. To jest komórka. And this is nucleus. Tu mamy jądro. This is chromosome. A to jest chromosom. And these are other. A to co to jest? Mitochondria. Mitochondria. And this sugar comes in. Wnika tutaj, okay. Dostaje się do nich cukier and oxygen i tlen and iskra. A następnie pojawia się iskra. And energy is produced. W wyniku tego powstaje energia. Whenever we produce some energy, a kiedykolwiek wytwarzamy energię, our cells produce this oxygen-free radical. Nasza komórka również wytwarza wolne rodniki tlenowe. This activated oxygen. To jest taki uaktywniony tlen. Oxygen with the extra electron. To jest tlen z dodatkowym elektronem. And it damages mitochondria. I on niszczy mitochondria. It damages cell membrane. Uszkadza błonę komórkową. And it damages gene. A także gen. And this is the worst kind of things we ourselves produce in our own cell. I to jest czymś najgorszym, co sami możemy wytworzyć wewnątrz naszych komórek. So worst poison is actually developing in our own cells. Tak więc najgorszą trucizną jest to, co faktycznie powstaje wewnątrz naszych komórek. In the process of producing energy. W procesie wytwarzania energii. I think this might be the consequence of sin. I myślę, że to też może być konsekwencją grzechu. I don't know whether it's supposed to be that way, but. Nie wiem, czy to tak faktycznie jest. Mm-hmm. But anyway, ale istnieje taka ewentualność. Anyway, modern medical science found this oxygen-free radical. Tak więc współczesna wiedza medyczna mówi na temat tych wolnych rodników tlenowych. When I was in medical school, gdy studiowałem medycynę, nobody ever mentioned taught us about this oxygen-free radical. Nikt nigdy nie wspominał niczego na temat tych wolnych rodników. But now we know that this oxygen-free radical is the biggest culprit and damage our genes and cells. Ale dzisiaj wiadomo, że te wolne rodniki w największym stopniu przyczyniają się do chorób i niszczą nasze komórki. So this, when do we produce more oxygen-free radical? Tak więc kiedy wytwarzamy więcej tych wolnych rodników tlenowych? When we have emotional stress. Wtedy, gdy przeżywamy stresy emocjonalne. When you are in anger, hatred, gdy się złościcie, odczuwacie nienawiść, zamartwiacie się, boicie, your cells are producing more oxygen free radical. To wtedy wasze komórki wytwarzają więcej wolnych rodników tlenowych. So this oxygen free radical is the
the most important substance which can accelerate our aging. Tak więc ten wolny rodnik tlenowy jest tym czynnikiem, który w największym stopniu przyspiesza proces starzenia się. And all cancer development. Także rozwój raka. And all other diseases. I wiele innych chorób. So this oxygen free radical is important, very important. Tak więc pod tym względem ten wolny rodnik tlenowy ma bardzo duże znaczenie. In other situations, oxygen radical is produced. Czy w jakieś inne sytuacje sprawiają, że wolne rodniki tlenowe również są wytwarzane? Other than emotional stress? Oprócz tych emocjonalnych stresów, czy coś jeszcze innego może powodować powstawanie yes. tych rodników? It's when you do the over-exercise. Na przykład, gdy przesadnie ćwiczycie fizycznie. And when you are eating too much. I gdy przejadacie się. When you are taking in certain nutrient more than you need. Gdy spożywacie składniki odżywcze w większych ilościach, aniżeli to jest potrzebne. Lots of people take like a vitamin supplement. Wiele osób zażywa witaminy w tabletkach. Without knowing that whether you need them or you don't need them. Nie wiedząc nawet o tym, czy potrzebują faktycznie te osoby tych witamin w większej ilości, czy nie. If you take in some kind of vitamins, you think it is good for you? Jeżeli zażywacie witaminy pod taką postacią, myślicie, że to jest dla was dobre? But you take extra vitamins. W takich nadmiernych ilościach, w tabletkach. Then your body produces oxygen for life. Jeśli rzeczywiście zażywacie tego za dużo, to wtedy wasz organizm również będzie wytwarzał te wolne rodniki. We have to be careful about this, tak więc musimy uważać również pod tym względem. And our body need balance. I nasze ciało potrzebuje takiej równowagi. That we call temperance. I możemy to określić mianem umiaru, wstrzemięźliwości. In Scotland, University of Edinburgh. W Szkocji, na Uniwersytecie w Edynburgu. Scientists studied with the pigs. Naukowcy prowadzili badania na świniach. We think that pigs eat indiscriminately. Nam się wydaje, że świnie jedzą w taki nieograniczony sposób. Nie mają umiaru w tym. Whatever is in front of them, they eat them. Cokolwiek im podamy, to one zawsze to wszystko zjedzą. Is that true? Ale czy to jest prawda? It's not true. Nie, to nieprawda. They eat whatever they need to eat. Jedzą tylko to i w takich ilościach, w jakich potrzebują. When they put some very high protein, they made a artificial, you know, the food pellet. Gdy przygotowuje się dla nich taką, like a commercial pet food. Taką żywność, jaką przygotowuje się na przykład dla zwierząt tych domowych. So they intentionally put the protein very high. Taką nienaturalną żywność i umieszcza się w tym dużą dawkę białka. But 80% of the pellet is protein. W 90% ta żywność składa się z białka. And pig is hungry. I świnia jest głodna. Pig is eating. I wtedy ona spożywa ten pokarm. You know? But they don't eat that much. I wiecie, że one nie spożywają tego zbyt dużo. They quit eating when their protein need is satisfied. Przestają spożywać ten pokarm wtedy, kiedy w ich organizmie znajduje się dostateczna ilość białka. They got the protein as much as they need. Gdy mają już tyle białka, ile faktycznie ich organizm potrzebuje. But, they're still hungry. Pomimo tego, że nadal są głodne. Do they eat the same food more? Czy będą jadły więcej tej samej żywności? No. Nie zjedzą. And they're still hungry. Pomimo tego, że nadal są głodne. They don't eat that. Ale nie zjedzą tego więcej. You know, so if they give some other food, tak więc gdybyśmy dali im jakąś inną żywność, which does not have that much protein in, która nie zawiera tak dużo białka, then these pigs will eat. Wtedy te świnie będą to jadły. So these pigs are controlling protein intake very well. Tak więc te świnie bardzo dobrze kontrolują ilość białka w organizmie. Spożycie białka. To avoid overproduction of the oxygen free radical. Aby uniknąć nadmiar tych wolnych rodników tlenowych. Pigs don't control. Ale przecież pig nie są w stanie tego kontrolować. Przepraszam, świnie. Don't say pig knows how to control. Nie mówcie pig. You know, świnie nie wiedzą, jak kontrolować spożycie białka. I went to United States in 1970. Udałem się do Stanów Zjednoczonych w 1970 roku. 32 years ago. 32 lata temu. And at that time Korea was much behind. A w tamtym czasie Korea pod względem gospodarczym była z tyłu za innymi krajami. So when we came to America, tak więc gdy przyjechaliśmy do Ameryki, and I visited one of my friend's house, i odwiedziłem dom mojego z przyjaciół, jednego z moich przyjaciół. The friend has a 4 years old boy.
to ten przyjaciel miał takiego chłopca, który miał zaledwie 4 lata. And his grandmother came to visit America. I jego babcia też przyjechała, aby zobaczyć Amerykę. And he was playing with a remote control car. I ten chłopiec bawił się wtedy takim samochodem, sterując go pilotem. This grandma never seen a remote control car. I ta jego babcia nigdy nie widziała takiego samochodu, który był zdalnie sterowany. And the car was coming to her. I ten samochód zbliżał się i samochód do mnie jedzie. And she was this and car comes. I ona skierowała się w drugą stronę, ale samochód za nią ciągle jeździł. And she was so curious. I była tak ciekawa. How does this car knows? Jak to się dzieje, że ten samochód wie, you know what w którą she stronę did? Skręcić? You know what she did? I wiecie, co zrobiła? She called home Korea. Zadzwoniła do samej Korei ze Stanów Zjednoczonych. She spoke to her husband. I rozmawiała ze swoim mężem. In America, there's this little car knows where to go. I powiedziała, że w Stanach Zjednoczonych mają takie małe samochody, które wiedzą same, gdzie jechać. If you say, well, of course, that the scientists in Edinburgh said the pig knows how oczywiście to control protein intake. Oczywiście to naukowcy w Edynburgu powiedzieli, że świnie wiedzą, w jaki sposób kontrolować spożycie białka. You know what I call? Wiecie, jak ja o tym mówię? Those scientists are at the grandmother's level. Że ci naukowcy są na poziomie tej babci. But we Christians should never be on grandmother's level. Ale my, chrześcijanie, nigdy nie powinniśmy znajdować się na takim poziomie. We know it is not the car. My wiemy, że to nie ten sam samochód jest w stanie kontrolować swoje ruchy. It is her grandson. Ale to ten chłopiec, wnuk. Her grandson is sending iskra. To ten chłopiec wysyłał iskrę. To the car. Do tego samochodu. So we should know that, right? I my powinniśmy to wiedzieć. So I discourage you to take some kind of supplementation. Tak więc zniechęcam was teraz do tego, abyście zażywali jakieś suplementy witaminowe. Well, if you need some kind of nutrient to ale supplement, jeśli naprawdę potrzebujecie jakichś witamin czy minerałów pod taką postacią. That's fine. You have to take some nie jest to czymś złym, jeśli czasami będziecie zażywać te witaminy w ten sposób. But don't think that you should take all the good things. Ale nie myślcie, że powinniście tak cały czas postępować. Today when you go to Warsaw, you know, Warszawa health food store. Dzisiaj gdy udacie się do Warszawy do sklepu ze zdrową żywnością. Health food store become a supplement store. To w tej chwili tam jest dużo takich różnych suplementów. That's ridiculous. I to jest śmieszne. It's no longer health food. Dlatego, że to już nie jest dłużej sklep ze zdrową żywnością. What is health food? Czym zatem jest, czym jest ta zdrowa żywność? The concept of health food is now degenerated into down to the level of the supplement store. Koncepcja zdrowej żywności teraz została jakby zdegradowana do poziomu suplementów. First of all, a healthy diet is. Przede wszystkim, jeśli chodzi o zdrową dietę, some kind of food which contains to neutralize this oxygen. Żywność powinna to być żywność, która potrafi zneutralizować wpływ tych wolnych rodników. Isn't it interesting? See, you know, it's I have the remote control. Czy to nie interesujące? Trzymam w dłoni teraz pilot. And this is mouse here. I tutaj mam jeszcze mysz. I control everything here, right? I mogę wszystko kontrolować. This is what God is doing for us. To właśnie Bóg na takiej zasadzie sprawuje kontrolę nad nami. Jest to bardzo proste. So, there are some kind of chemicals called antioxidant. Są takie związki chemiczne zwane antyoksydantami albo antyutleniaczami. Antioxidant. Antyoksydant. This is a special chemical. To jest specjalny związek, which can neutralize oxygen free radical. Który jest w stanie zneutralizować wolny rodnik tlenowy. This is probably the most important substance in the food. To jest tak naprawdę najbardziej istotny czynnik znajdujący się w zdrowej żywności. If you don't take in this antioxidant, jeśli nie będziecie spożywać żywności, która zawiera te antyoksydanty, it's bad. To naprawdę może być źle. What kind of substance are the antioxidant? Jaką substancją, jakim związkiem jest ten antyoksydant? The best antioxidant is vitamin C. Najlepszym antyoksydantem jest witamina C. Vitamin C is only existing in the plant food. Witamina C występuje tylko w pokarmach pochodzenia roślinnego. In animal product, w produktach pochodzenia zwierzęcego, in the meat, w mięsie, no vitamin C. Nie ma witaminy C. Okay? And so this is the most important antioxidant. I dlatego to jest najważniejszy antyoksydant.
Then next one is vitamin E. Następny antyoksydant to witamina E. Vitamin E is mostly found from the germ of the grains. Najczęściej witamina E występuje w większych ilościach w zarodkach zbóż. Today we had a brown rice. Dzisiaj jedliśmy na obiad brązowy ryż. There's a germs, right? I ten ryż zawiera też zarodek. We Koreans eat the white rice. W Korei spożywa się biały ryż. It's too bad. The germs are ale to bardzo off. Niedobrze, dlatego że ten zarodek jest z niego usunięty. When you eat the corn, gdy spożywacie kukurydzę, there's germs. To tam też znajduje się zarodek. And, beans. Również w fasoli znajduje się zarodek. Germs. I w tych zarodkach jest właśnie dużo tej witaminy E. It is a plant produces vitamin E. Rośliny wytwarzają witaminę E. Usually they are fat soluble. To jest witamina rozpuszczalna w tłuszczach. And they are in the seed. I znajduje się w nasieniu. In the seed there is some oils, fat. W nasieniu znajduje się tłuszcz. So, in animal product you don't get it. You don't get vitamin E. Nie w każdym produkcie znajdziecie witaminę. Maybe from the, if you eat the liver, you know. Może ewentualnie, jeśli chodzi o zwierzęce produkty, to w wątrobie albo w żołądku jaja. But animal themselves cannot make vitamin E. Ale zwierzęta same nie są w stanie wytwarzać witaminy E. They simply store the vitamin E they took from the plant. Ale po prostu gromadzą witaminę E, którą spożywają w produktach pochodzenia roślinnego. Then there's something called the beta carotene. Jest jeszcze kolejny antyoksydant beta karoten. And this is a yellow. To jest właśnie ten żółty barwnik. Yellow coloring substance of the plants. Barwi rośliny na taki żółty kolor. Like a carrot. Na przykład marchew. Or other deep yellow color. Albo taki głęboko żółty, niemal czerwony kolor. Like a pumpkin. Na przykład dynia. Very very yellow, okay? Orange. To jest taki bardzo żółty kolor, pomarańcze też. So these are the three best known trzy najbardziej znane antyoksydanty. So basically, when antioxidant is the most important substance we should take in every day. Tak więc ten antyoksydant jest najważniejszym związkiem, którego naszym organizmowi powinniśmy dostarczać każdego dnia. To neutralize this oxygen free radical. Aby zneutralizować wpływ tych wolnych rodników tlenowych. So now on the basis of the oxygen free radical production in our body. Tak więc jeśli chodzi o wytwarzanie tych wolnych rodników tlenowych w naszym organizmie. Antioxidant is the most important substance in the food. To antyoksydant jest najważniejszą substancją, którą możemy dostarczać naszym organizmowi wraz z żywnością. Isn't this interesting? Czy nie jest to czymś interesującym? When we sin, gdy zgrzeszymy, we produce more antioxidant free radicals. To wtedy wytwarzane są w naszym organizmie większe ilości tych wolnych rodników. And God knew that. I Bóg wiedział o tym. And he has plenty of the forgiving substance in the nature. I w przyrodzie zawarł wiele takich substancji, które pomagają nam uzyskać to przebaczenie. Yeah, he wants to forgive us our oxygen free radical with plenty of antioxidant in the nature. On chce dać nam to przebaczenie, nawiązanie do tych wolnych rodników poprzez dostarczenie nam dużej ilości tych antyoksydantów. So it looks like nutrients in the nature is not a coincidental thing. Tak więc wygląda na to, że nie jest przypadkiem, iż w tych pokarmach znajdują się tak duże ilości tych związków jak antyoksydanty. The omniscient loving God already knew. Ten wszechwiedzący, kochający Bóg wiedział już o tym wcześniej. What sin will do to our body? Wiedział, co grzech uczyni z naszym ciałem. And God created vegetables and fruits. Więc Bóg stworzył warzywa i owoce i zboża, to have a plenty of antioxidants. Aby dać nam wiele tych antyoksydantów. It is all planned. Wszystko to zostało zaplanowane. Nothing is a coincidence. Nic nie dzieje się na zasadzie przypadku. Recently scientists are finding more different kinds of antioxidants. Naukowcy ostatnio odkrywają wiele innych rodzajów antyoksydantów. And you know different kinds of colors. Na pewno wiecie, że są różnego rodzaju kolory. Different kind of colors. Let me show you this. We have all different kinds of colors, right? Mamy tutaj różne kolory. Even until 5-6 years ago. 5-6 lat temu.
Scientists never thought about what this coloring really meant. Naukowcy nie wiedzieli, co ten kolor owoców czy warzyw tak naprawdę oznacza. But you know what? Ale wiecie co? These are all different kinds of antioxidants. Te kolory odnoszą się właśnie do różnych rodzajów antyoksydantów. Of course, all of them have a vitamin C. Oczywiście we wszystkich występuje witamina C. They all have vitamin C. Wszystkie mają witaminę C. But now they have different colors. Ale one również mają różne kolory. You know what they find? A different color, the coloring chemical. I okazuje się, że poszczególny kolor jest odpowiednikiem różnego rodzaju związków. Is different kind of antioxidant too. I każdy z tych kolorów zawiera inny antyoksydant. Amazing. Zdumiewające. And this kind of color here, the pale yellow. Ten żółty kolor, jasno żółty kolor. They call it the zeaxanthin. Zawiera zinkstantynę. These are good antioxidants to protect your eyes. To jest bardzo dobry antyoksydant, który ma chronić narząd wzroku. And this is this color here. A tutaj ten żółty kolor, beta o ciemniejszym okay. odcieniu, zawiera beta-karoten. They protect lung. Ten antyoksydant chroni z kolei płuca. And this red color. A ten ciemnoczerwony kolor, they call it lycopene. A zawiera lycopen. Oh, they protect your prostate. I ten z kolei antyoksydant chroni prostatę. This kind of thing we know for a long time. And this green color, lutein. A zielony kolor zawiera lutein. They protect your eyes. Ten antyoksydant też chroni narząd wzroku. And this blue color. A ten niebieski kolor. They call it anthocyanin. Zawiera antocyany. Protects your joints and the brain. I ten antyoksydant chroni mózg i stawy. The scientists are going to find a lot more colors. Naukowcy jeszcze pewnie odkryją wiele więcej takich antyoksydantów związanych z różnymi kolorami. And you know, lately scientists are finding some kind of flavor. I pewnie będzie to miało związek również z zapachem. Stimulate different kinds of genes, right? I zapach też może stymulować różnego rodzaju geny. So they call it what? Aromatherapy? I nazywają to mianem aromatoterapii. Then different genes. I to też wpływa na różne geny. So there is a combination. Tak więc występuje tu taka kombinacja. So when we eat an orange. I gdy spożywamy pomarańcze. That color. To patrzymy na ten kolor. The vitamin C. I wiemy, że to zawiera witaminę C. And the beta carotene. I beta karoten. And then smells good. Pięknie pachnie. See, they all have a given assigned function. Tak więc to wszystko jest dane w jakimś określonym celu. In our body. Aby spełniać jakąś określoną funkcję w naszym ciele. So nature and this human being is really one. Tak więc ta przyroda i ludzka istota stanowią taką jedność. We are not a separate entity. My nie jesteśmy oddzieleni od siebie. We are created in the nature. Ale jesteśmy stworzeni w naturze. Nature is created first. Najpierw została stworzona przyroda. So human being is created at last. A w końcu została stworzona ludzka istota. To use this nature usefully. Aby wykorzystywać dobrodziejstwa tej przyrody. And to be useful to the nature. I aby być użytecznym dla tej przyrody. Wonderful plan of God. To jest taki cudowny Boży plan. You know, after I become a Christian, i gdy zostałem chrześcijaninem, I never pass any flower, any roses especially. To nie mogłem obojętnie nigdy przejść obok kwiatów. I always stopped and smelled. Zawsze zatrzymywałem się i wąchałem. I don't know which gene. Nie wiem, który gen jest za to odpowiedzialny. But God knows which gene. Ale Bóg to wie. Because God is trying to attract. Dlatego, że Bóg w ten sposób stara się mnie przyciągnąć. And let me show you this. Pozwólcie, że pokażę wam jeszcze coś. You know, Ellen White said. Ellen White powiedziała. Anybody remember what Ellen White said about flowers? Czy ktoś pamięta, co Ellen White napisała na temat kwiatów? Smile of God, right? Tak, że są uśmiechem Boga. Let me show you why a flower is smile of God. Pozwólcie, że powiem wam, dlaczego kwiat this jest uśmiechem recent, Boga. Recent scientific article about flowers. Tutaj mamy ostatni artykuł naukowy na temat kwiatów. Look this statement. Popatrzcie na ten fragment. Some of the key genes regulating the development of flower symmetry. Niektóre z takich kluczowych genów regulujących rozwój symetrii kwiatów.
The shape of the flower is also determined by God. Tak więc nawet kształt kwiatów zależy od Boga. Because there is a gene which determines how the flower should shape. Dlatego, że istnieje gen, który ma określać kształt kwiatów. And the color. I kolor. And even patterns. I nawet wzór. So it is God's intention for the flower look like that. Tak więc to Bóg pragnie, aby ten kwiat wyglądał w ten sposób. The rose is not a just what a coincidental, you know, evolution. Tak więc taka róża nie powstała w wyniku jakiegoś przypadku czy ewolucji. There is a letter. Ale istnieje litera, written in the gene, która została napisana w genie. Exactly how rose should be. I tam w tym genie zawarte są wszystkie informacje potrzebne do tego, aby ta róża wyglądała tak, a nie inaczej. The color, kolor, the shape, kształt, even fragrance, i nawet zapach. It's plan of God. To wszystko zostało zaplanowane przez Boga. Because gene is letters. Dlatego, że gen to litery. Letter cannot develop just coincidentally. A litery nie mogą ułożyć się tak na drodze przypadku. Letter must be designed. Litera musi być najpierw zaprogramowana. Intentionally designed. I w jakimś celu. And letter has to be designed and invented. I ta litera musi być zaplanowana, zaprogramowana i wynaleziona też. By very intellectual being. Przez jakąś istotę, która posiada wielki intelekt. Letter cannot be developed in evolutionary process. Litery nie mogą powstać na drodze ewolucji. Well, you know, evolutionist after gene is found. Ale ewolucjoniści po tym, jak odkryto gen, after gene is found that the evolutionists feel kind of difficulty to justify coincidental in time evolution concept, really. Ewolucjoniści teraz już mają na skutek odkrycia genów problemy z wyjaśnieniem tej całej przypadkowości w powstaniu życia. Why? Because they are the scientists themselves. Dlaczego? Dlatego, że oni sami są naukowcami. And now they know gene. I teraz oni też wiedzą and they na temat found genów. Out, they found out, i odkryli, evolution requires gene change. Że ewolucja również wymaga zmiany w genach. Who changed the gene? Kto w takim razie zmienia te geny? Right? So they have to answer the question. Więc muszą odpowiedzieć na to pytanie. So they recognized, więc rozpoznają teraz. Evolution must require outside input of energy. Że ewolucja wymaga jakiejś energii z zewnątrz, która będzie ingerować właśnie w geny. The gene. Po to, aby zmieniać te geny. Because gene themselves cannot change. Dlatego, że geny same nie są w stanie się zmieniać. So it requires outside input. I dlatego potrzebna jest energia z zewnątrz, you know, która what tego dokona. I wiecie, co mówią teraz ewolucjoniści? Recently evolutionists begin to say, ostatnio ewolucjoniści zaczęli mówić, there is energy. Jest energia. Which selectively direct the direction of the evolution. Która w taki selektywny sposób kieruje ewolucją. Yeah, they say that now. Tak, oni teraz mówią w ten sposób. So they say, więc mówią, in the nature, że w przyrodzie there's a force. Istnieje siła. Which directs evolution. Która kieruje ewolucją. Do you know what they call? They wiecie, jak oni tę siłę nazywają? They named the new name. Nadali tej sile nową nazwę. The name is? A ta siła według nich nazywa się naturalna selection force. Siła selekcji. Naturalna siła selekcji. Natural selection force. Naturalna siła selekcji. That's what they're saying today. Dzisiaj naukowcy tak to nazywają. Because they know, dlatego, że oni wiedzą, gene cannot change themselves. Że gen sam nie jest w stanie się zmienić. Gene has to be changed selectively. Gen musi się zmieniać w sposób taki wybiórczy, selektywny. Not just randomly. A nie przypadkowy. At the beginning, evolution was a random change. Na początku twierdzą oni, że ta ewolucja dokonała się na zasadzie przypadku. But now, ale teraz... It has to be very selective. Teraz oni widzą, że ma to związek z taką selektywnością. So this force. Tak więc ta siła. This force must be very intelligent force. Ta right? Siła musi yeah. być taką bardzo inteligentną siłą. And who invented the gene, right? Która wynalazła gen. And who has the will, huh? I która posiada wolę. And who knows which way the evolution should proceed. I która wie, którą drogą powinna podążać ewolucja. So who is that? Więc kto to jest? Co to za siła? God.
God. Oczywiście Bóg. Why don't they just say God? Dlaczego oni nie powiedzą po prostu Bóg? You know why? Wiecie dlaczego? God is truth, that's why. Dlatego, że Bóg jest prawdą. They choose fact. A oni wybierają fakt. Natural selection force. Naturalna siła selekcji. So they are very close to God now. Tak więc oni są bardzo blisko Boga już w tej chwili. No question about it. I nie ma co do tego wątpliwości. So that's why indeed the flower is the smile of God. I dlatego faktycznie kwiat jest takim uśmiechem Boga. So whenever you see the smile, when you see the flower now. Więc kiedykolwiek od dzisiaj zobaczycie kwiat. This is the way God smiles to you. To pamiętajcie o tym, że w taki sposób Bóg uśmiecha się do was. Thank you, Lord. Dziękuję, Panie, powiedzcie wtedy. This is the way God smells. Nie, to w taki sposób pachnie Bóg. Piękny zapach. You have to be happy. I musicie być szczęśliwi wtedy. But when I was atheist, ale kiedy ja byłem ateistą, it was really bothersome. To naprawdę było czymś dla mnie kłopotliwym. Why flowers are so pretty? Dlaczego te kwiaty są takie ładne? I don't know why, you know? Nie wiem dlaczego. Because everything to me should be coincidence, right? Dlatego, że dla mnie wszystko powinno powstać na drodze przypadku. Just to call it coincidence. Ale powiedzieć, że to powstało na drodze przypadku. It's too much to handle it, you know? To było czymś zbyt trudnym dla mnie. So I just... Więc zdenerwowałem się. After I become a Christian. Ale gdy zostałem już chrześcijaninem. Everything is God's will. Wszystko jest zgodne z wolą Bożą, jego planem. Nic nie jest przypadkiem. Some people came to me and said. Niektóre osoby przychodzą do mnie i mówią. Doctor Lee, I'm too short. Doktorze Lee, mam taki mały wzrost. You're tall. A pan jest wysoki. Is it the God's plan? Czy to jest zgodne z Bożym planem? I like to be taller. Chciałbym być wyższy. I said. Perfect, that's absolutely God's will for you to be short. Więc wtedy mówię, wyglądasz doskonale, to jest zgodne z planem Bożym, żebyś tak wyglądał. I said, why? A wtedy ta osoba pyta, dlaczego? Okay, let me explain to you. Pozwól, że ci wyjaśnię. You know that in South America there is a country called Peru. Wiecie, że w południowej Ameryce znajduje się kraj Peru. And it's most of the nations are in the mountains, called the Andes Mountains. I większość tego kraju to góry, Andy. And they live in higher altitudes. Więc ci ludzie żyją właśnie wysoko nad poziomem morza. Very bad agriculture. Bardzo źle wygląda tam gospodarka. I think main staples there is a potato. I głównie spożywają tam ziemniaki. But when American scientists visited Peru. Ale gdy amerykańscy naukowcy udają się do Peru. See, American potato is big. A te amerykańskie ziemniaki są takie duże. So when they visited Peru. Więc gdy udają się do Peru. But Peruvian potato was so small. Ziemniaki peruwiańskie są takie malutkie. So they said. Więc mówią. We can transplant some genes. Musimy jakiś gen umieścić w tych ziemniakach. American genes, you know. Jakiś amerykański gen. Because you must produce lots of growth hormone to become big. Dlatego, że aby coś stało się większe, to potrzebny jest hormon wzrostu. And potato has their own growth hormone. I ziemniaki również mają swój własny hormon wzrostu. So American science, the Peruvians says, oh, that's good. I gdy amerykańscy naukowcy to zaproponowali, ci Peruwiańczycy mówią, dobrze, wspaniale. So Americans created the new Peruvian potato with the American growth hormone gene. Więc ci naukowcy stworzyli takie nowe peruwiańskie ziemniaki z amerykańskim genem. And next year. I następnego roku. Potato was big. Duże ziemniaki się pojawiły. And Peruvians were very happy. I Peruwiańczycy byli bardzo szczęśliwi. And next year. A następnego roku? Nothing. Nic się nie pokazało. You know why? Wiecie dlaczego? That new potato had no immunity. Dlatego, że ten nowy ziemniak nie posiadał systemu obronnego. Because they used all the nutrient energy to grow bigger. Dlatego, że całą energię pochodzącą od składników odżywczych zużyto na powiększenie tego ziemniaka. I dlatego system obronny był w opłakanym stanie. I te wszystkie robaki zjadły po prostu ziemniaki. I wtedy naukowcy amerykańscy przyszli po rozum do głowy. Porównali systemy obronne tych małych peruwiańskich ziemniaków i tego nowego ziemniaka. I okazało się, że te małe ziemniaki miały bardzo silny system obronny. I to właśnie dlatego. Właśnie dlatego, gdy jesteś taki wysoki, to jest jakiś ku temu powód. If you become taller than what jeśli you are staniesz now, się wyższy,
you're losing your system. A wtedy stracisz system obronny. So God knows best. Tak więc Bóg najlepiej wie. So really, praise God and be thankful to God. Tak więc cieszmy się zawsze i chwalmy Boga. So God is really controlling your gene. Bóg naprawdę kontroluje wasze geny. So, now you know something about antioxidants. A więc teraz już wiecie co nieco na temat antyoksydantów. And then what else is healthy diet? Na czym jeszcze polega zdrowy sposób odżywiania się i zdrowa dieta? When we talk about oxygen-free radical, gdy mówimy na temat wolnych rodników tlenowych and antioxidant, i przeciwutleniaczy, antyoksydantów, of course it is good to be vegetarian, to oczywiście, right? Biorąc to pod uwagę, bardzo dobrze jest być wegetarianinem. Some people, okay, let me mention that a bit later. Może później jeszcze o tym wspomnę. And then there is fiber. Ale jest jeszcze coś takiego jak błonnik. Fiber is important. Błonnik jest również bardzo ważny. This fiber does not exist in animal product. I ten błonnik również nie występuje w pokarmach pochodzenia zwierzęcego. Fiber is a completely plant product. Błonnik występuje tylko w pokarmach roślinnych. And the kinds of fiber were all different. I również mamy wiele różnych rodzajów błonnika. The kind of fiber in the grains we call the cellulose. Jest pewien rodzaj błonnika w zbożach zwany celulozą. In the fruit we call pectin. W owocach występuje pektyna. So it's all different kinds of fibers are existing. To są różne rodzaje błonnika. This fiber is very important. I ten błonnik ma bardzo duże znaczenie. When you only eat the animal product and meat and meat every day. Gdy spożywacie tylko pokarmy zwierzęce, mięso i mięso każdego dnia. And there is no fiber. To tam nie ma błonnika. And people suffer from constipation. I wtedy taka osoba może mieć zaparcia. Why? Because of lack of fiber. Właśnie z powodu braku błonnika. And you must have some fiber and which can form the good stool. I musicie mieć błonnik, aby uformować właściwy stolec. Chemically speaking, z punktu widzenia chemicznego, błonnik jest węglowodanem. This particular carbohydrate which forms the fiber, we do not have a digest enzyme for this fiber. Więc ten węglowodan, czyli ten błonnik, jest tym związkiem do trawienia, którego nie posiadamy enzymów. So it is definitely God's plan. Tak więc niewątpliwie zgodne z wolą Bożą. For this fiber comes into our mouth. Jest to, aby gdy ten błonnik dostanie się do naszego organizmu. And unchanged in our body. To aby nie uległ strawieniu w naszym organizmie i wchłonięciu. And goes out. Ale aby w całości został usunięty na very zewnątrz. Interesting invention. Jest bardzo interesujący wynalazek. What does fiber do? Co czyni ten błonnik? Fiber brushes off all these. Ten błonnik oczyszcza, you know, zamiata jakby. It cleanses the your intestinal wall. Nasze ściany jelit. And the fiber can invade in your intestinal inner wall of intestine is very. Let me show you intestinal wall. Pokażę wam, jak wygląda ściana jelita. And the intestinal wall. See? Tak właśnie wygląda ściana jelit. Ma dużo takich kosmków jelitowych. This is intestine. To są jelita. So intestine has these very narrow spaces. W jelitach pomiędzy kosmkami jelitowymi znajdują się takie wąskie przestrzenie. Whereas a lot of impure stuff can be left there. I tam gromadzić się może duża ilość różnych nieczystości. And it is fiber gets in there. I to właśnie błonnik jest w stanie to usunąć stamtąd. When you eat meat, gdy spożywacie mięso, these spaces cannot get clean. To te przestrzenie nie mogą być należycie oczyszczone. Because there is a lack of fiber. Dlatego, że brakuje błonnika. So this some impure stuff, you know, stayed in this space. Tak więc te nieczystości mogą pozostawać w tych przestrzeniach. They get decayed. A następnie psują się. A bad E. coli grows there. I wtedy mogą pojawić się jakieś inne nieczystości. And this E. coli produce some kind of bad substance which combined with your bile. I wtedy mogą pojawiać się substancje, które wiążą się z żółcią na przykład. And it has become potent carcinogen for the colon. I to może stać się takim potencjalnym związkiem rakotwórczym. So colon cancer is very common when you consume more animal product. I rak jelita grubego o wiele częściej przydarza się osobom, które spożywają dużo pokarmów zwierzęcych. And high fat diet. I są na diecie wysokotłuszczowej. But when you consume this high fiber diet, which is vegetarian diet. Ale gdy spożywacie te pokarmy bogate w błonnik, czyli jesteście na diecie wegetariańskiej. And your bowel can be very clean. To wtedy wasze jelita mogą być bardzo dobrze oczyszczane. And pure vegetarians almost don't get.
I tacy ściśli wegetarianie praktycznie w ogóle nie zapadają na raka jelita grubego. A więc domyślam się, że to, że człowiek jest wegetarianinem, jest zgodne z wolą Bożą i jego planem. So, now, let me just get into this area now. There's some people become very extreme in the diet. Są takie osoby, które bardzo ekstremalnie podchodzą do spraw związanych z dietą. When I look at all different kinds of food, gdy ja spoglądam na różnego rodzaju produkty spożywcze, rodzaje żywności, God put a lot of things we need. To wiem, że Bóg umieścił tam wiele takich różnych składników, których potrzebujemy. I don't think it is fair for God. I nie wydaje mi się, że w odniesieniu do Boga byłoby w porządku. We only choose to eat fruit alone. Gdybyśmy tylko spożywali same owoce. Now some people call themselves fruitarian. I są takie osoby, które nazywają się frutarianami. I think being fruitarian, you can be healthy. There's no question about it. Oczywiście nawet frutarianin może być zdrowym człowiekiem. But my question is it necessary to become frutarian? Ale chciałbym zapytać, czy koniecznością jest zostanie właśnie takim frutarianinem? When God invented created all kind of necessary stuff for many other food. Tym bardziej, że Bóg stworzył wielką różnorodność pokarmów w przyrodzie. You know, our body is very adaptive. Nasze ciało z łatwością może się przystosowywać. Like a, for instance, you know, this is important, okay? I to jest bardzo ważne. For instance, when you have a mouse, na przykład, gdy macie mysz, and you begin to feed the mouse with i zaczynacie ją karmić certain nutrient, jakimś składnikiem odżywczym. You intentionally lower the certain nutrient, like a certain vitamins. I na przykład z kolei w odniesieniu do innego składnika odżywczego chcecie zmniejszyć jego ilość well, w organizmie myszy. This mouse need 50 mg of a vitamin C every day. I powiedzmy, że ta mysz potrzebuje 50 mg witaminy C dziennie. And scientists only give 10 mg. A naukowcy podają jej tylko 10 mg. And this mouse need 7 microgram of the magnesium. I ta mysz potrzebuje tylko 7 mikrogramów magnezu. Scientists only give 1 or 2 microgram. Ale naukowcy podają jej tylko 1 czy 2 mikrogramy. At the beginning, na początku, the mouse suffers. Ta mysz będzie cierpieć z tego powodu. Not doing very well. I nie będzie czuć się dobrze. But you know what? Ale wiecie co? About a month later, jakiś miesiąc później, they do fine. Czuje się już dobrze. You know why? Wiecie dlaczego? Our body adapts to dlatego, that że ciało tej myszy przystosowuje się do całej tej sytuacji. I think fruitarians are healthy because they are very what? They never do eat anything bad. Myślę, że jeśli frutarianie są zdrowi, to dlatego, że nigdy nie jedzą niczego niezdrowego. But are they having sufficient amount of nutrient supply? Ale czy dostarczają sobie odpowiednich ilości składników odżywczych? So. Nie uważam, aby tak było. Why are they healthy? A dlaczego więc mogą być zdrowi? They are genetically adapting. Dlatego, że mogą być przystosowani pod względem genetycznym. In a way, extreme situation. Powiedzmy, że mamy taką ekstremalną sytuację. But is it the genetical adaptation okay, completely okay? Ale czy nawet w odniesieniu do tej genetycznej adaptacji wszystko będzie przebiegać dobrze? Na co? Myślę, że nie. Of course, you're doing fine with the restricted diet. Oczywiście, możecie się nawet czuć dobrze w wyniku spożywania tak ograniczonej ilości różnorodności pokarmów. There is a disadvantage. Ale mogą być też pewne niekorzyści. What is it? Czym one będą? When you're not really supplying sufficient amount of this, all different varieties of nutrient. Jeśli nie dostarczacie sobie odpowiedniej ilości tych różnych składników odżywczych, and you have to be adapted into the certain restrictive practice. I musicie wtedy przystosować się do tej bardzo restrykcyjnej diety. You know what scientists found out? To wiecie co odkrywają naukowcy? Those mice become smaller. W takiej sytuacji te myszy stają się coraz mniejsze. And they live shorter. I ich życie skraca się. Their lifespan decreases without knowing. I skraca się bardzo mocno ich długość życia. This living creature's adaptive ability is tremendous. Tak więc ta w ogóle zdolność przystosowania żywych istot jest czymś niezwykłym. Look, we are talking about fiber. Mówimy na temat błonnika. There are many different kinds of fiber. Jest wiele różnego rodzaju błonników. Doing many different kinds of things. Tak jak mogą mieć różne grzechy. But if you only eat fruit alone, ale jeśli spożywacie tylko same owoce, your fiber choice is very restricted. To wtedy wybieracie tylko ograniczoną ilość błonnika.
I to bardzo jednostronna będzie taka dieta. Some of the very good people. A są to bardzo często bardzo dobrzy ludzie. Certain people they have tendency go to extreme. I takie osoby często mają tendencję do tego, żeby wpaść w skrajność. And become a fruitarian. I zostają na przykład fruitarianami. And my advice is to them. I moja rada w stosunku do tych osób. Please don't go beyond what spirit prophecy teaches. Proszę, nie róbcie niczego poza to, co naucza duch proroctwa. And some people fast. Niektóre osoby z kolei zbyt długo poszczą. If you read the spirit prophecy, gdy czytacie pisma ducha proroctwa, Ellen White does not really recommend complete fasting. To Ellen White tak naprawdę nie zaleca takich długoterminowych postów. Ellen White's definition of the fasting is. Definicja postu w wydaniu Ellen White. Eating fruit. Sprowadza się w głównej mierze do spożywania owoców. So for Ellen White, being a fruitarian is a fasting. Tak więc dla Ellen White post to spożywanie samych owoców. Ellen White does not want you to completely fast. Tak więc Ellen White tak naprawdę nie zmusza nikogo do takiego ścisłego postu. This is very medically sound advice. I to jest bardzo dobra rada z punktu widzenia medycznego. When we fast, gdy pościmy, you know, if you need to pray about something, gdy chcecie modlić się w jakiejś intencji, don't focus on fasting itself. To nie koncentrujcie się na samym poście. Focus on prayer. Ale koncentrujcie się na modlitwie. And when you are so hungry. I gdy będziecie tacy głodni. I have one experience like that. Miałem kiedyś doświadczenie z tym związane. I decided to fast, you know. Zdecydowałem się pościć. Because I had something to pray about. Dlatego, że miałem pewną intencję, w której chciałem się modlić. Oh, I was so hungry. No, ale byłem taki głodny. I knelt down and I klęknąłem i zacząłem się modlić. I couldn't think anything but the food. Ale nie mogłem myśleć o niczym innym, jak tylko o żywności. Oh, dear God. O drogi Boże. I want to eat. Ja chcę jeść. Don't be like that. Nie zachowujcie się w ten sposób. In that case, w takim przypadku you cannot have a heavy meals. Nie możecie po prostu spożywać ciężkostrawnych pokarmów. Have some fruit. Spożyjcie trochę owoców. It's at least loading a burden to your system. To po prostu w ten sposób nie przeładujecie, nie obciążycie zanadto swojego systemu. It's a fruit is wonderful. I owoce są cudowne. But don't restrict your diet to fruit alone. Ale nie ograniczajcie swojej diety wyłącznie do owoców. God has many different plans with many different food. Bóg ma wiele różnych planów odnoszących się do różnych pokarmów. Especially soybean. A w szczególności do soi. I look at this way, food, a healthy diet. Ja w ten sposób rozumiem, czym jest zdrowa dieta. I think food, I look at this way. There's a father. Tak więc ja w ten sposób to widzę. Jest ojciec. There's a mother. Jest matka. And there is a son. Jest syn też. And a daughter. I córka. Everybody's role in this family is different. Rola każdego z tych członków rodziny jest inna. But these four people make a beautiful family. Ale tych czworo ludzi tworzy wspaniałą rodzinę. If one person says I'm a fruitarian, jeśli jedna osoba powie jestem fruitarianinem, I think that's just like a saying all I need is daughter. To tak jakby powiedziała wszystko, co potrzebuje, czego potrzebuje, to córka. Beautiful daughter. Piękna córka. But don't you want to have a boy too? Ale czy nie chciałbyś mieć też i chłopca, syna? There is a boy food. Jest również żywność dla chłopca. There's a girl food. Jest żywność dla dziewczynki. There's a daddy food. Jest żywność dla ojca. There's mommy food. Jest żywność dla mamy. When all these four groups put together in harmoniously. Gdy wszystkie te grupy razem połączymy w sposób harmonijny. And this is beautiful diet. To wtedy będzie to dopiero taka piękna, wspaniała dieta. Okay. But who's most important? Ale kto jest najważniejszy? Daddy. Tata. But this daddy cannot be really standing without mommy. Right? Ale ten tata nie poradziłby sobie bez mamy. Who's daddy? Kto jest tatą? Daddy is grain. Tata to zboże. All different kinds of grains. A różnego rodzaju zboża. And this has to be the main player. I to powinno być taki główny składnik spożywczy. Produkt spożywczy. And grains has much carbohydrate. Zboża posiadają dużo węglowodanów.
Because carbohydrate is the most required nutrient. Dlatego, że węglowodany są najbardziej nam potrzebnym składnikiem odżywczym. Because carbohydrate produces the energies. Bo z węglowodanów produkowana jest energia. A good energy source. Są bardzo dobrym źródłem energii. Energy is not everything. Ale energia to jeszcze nie wszystko. We need the sound structure to support. Bo musimy mieć również silną budowę. So daddy is energy. Tak więc tata to energia. You know, mommy is a mama? Protein and fat. Mama to białko i tłuszcz. Why not daddy is fat? Zapytałem, dlaczego tata nie jest tłuszczem. And this is beans. I tutaj mamy fasole, rośliny strączkowe, all które zawierają dużo białka. So today, różnego rodzaju strączkowe rośliny. This is the wisdom of God. I na tym właśnie polega mądrość Boża. So today we had, tak więc dzisiaj mamy daddy and mommy, right? Tatę i mamę. Brown rice, czyli brązowy ryż and the beans. I fasole, yeah. Czy inne strączkowe rośliny. This is main plan. I to właśnie jest takie główne danie. But just one second. Then son. A syn? The boy, okay? Czy chłopiec? Boy is potatoes. Chłopiec to ziemniaki. Okay. And all these sweet potatoes. Wszystkie te słodkie ziemniaki, vegetables. Warzywa. And who's the daughter, girl? A kto jest tą dziewczynką, córką? The prettiest one? Czyli tą najładniejszą osobą? They are the fruits. Yeah. To są owoce. Yeah. So, vegetables. Tak więc są warzywa. Fruits. I owoce. So all these four families together. Tak więc wszyscy ci cztery członkowie rodziny razem. We have a perfect diet. Tworzą doskonałą dietę. I think this is what Ellen White is talking. I właśnie tego naucza Ellen White. Why beans are, so the beans are very important. Rośliny strączkowe są bardzo ważne. It doesn't just give you guess. One nie powodują jedynie wzdęć. And the most important, the best beans. Do you know which one is best bean? Najważniejszą rośliną strączkową jest jaka roślina? Soybean. Soja. Soybean. Soybean is the cheapest bean. Soja jest najważniejszą, główną tą It's most common bean grows all over the world. I rośnie niemal wszędzie na całym świecie. And it can be eaten by all animals, I all może human być beings. Spożywana i przez wszystkich ludzi, i przez zwierzęta. It's amazing food, soybean. To jest zdumiewający produkt soja. Because animal loves soybeans. Dlatego, że i zwierzęta uwielbiają soję. Human beings think soybean is for the animals. A my ludzie myślimy, że soja jest dla zwierząt, dla krów. No, no. Nie. The reason why is this. Powód, dla którego tak jest, when you have a carbohydrate, jest to, że gdy macie węglowodany, here we have proteins, right? A tutaj białko. Protein. And the beans have lots of protein. A soja i w ogóle strączkowe rośliny zawierają dużo białka, mają też tłuszcz. So when you mix this, tak więc gdy połączycie to razem, this is a perfect balanced diet. To wtedy otrzymujecie taką doskonale zrównoważoną dietę. Now, soy is especially interesting food. Ale soja jest szczególnie takim interesującym produktem. I was not paying that much attention to the soy very much at all. Ja kiedyś nie przykładałem uwagi do właśnie soi. This is my most recent formulation. Really. Ale dopiero naprawdę niedawno wpadłem even na tę formułę. Summer, nawet gdy byłem ostatnio tutaj w Polsce latem, I didn't talk about soy. To nie mówiłem w ogóle o soi. But recently I had a chance to study more about soy. Ale ostatnio miałem okazję, aby więcej studiować na temat soi. Because you know, I mentioned the last summer in Zatoni camp meeting. Ostatnio w Zatoniu wspomniałem o czymś. The best food is the cheapest food. Że najlepszą żywnością jest najtańsza żywność. Most common food is the best food. Czy najbardziej rozpowszechniona żywność jest najlepszą żywnością? I said, praise God that He made the cheapest food the best food. I powiedziałem, chwała Panu, że sprawił, że ta najbardziej rozpowszechniona żywność jest tą najtańszą żywnością. Healthy food does not mean that something expensive. Także ta żywność, która jest droga, nie oznacza, że jest zdrowa. So the cheapest is the grain. Tak więc najtańsze są zboża. Like a corns and so on, you know? Jak kukurydza, na przykład pszenica. And the next cheapest, as cheap, soy is very cheap. A następnie na przykład soja, która jest przecież bardzo tania. Tak więc powiedziałem, zaczekaj soy is very cheap. Soja jest bardzo tania. It grows everywhere. Rośnie wszędzie. It must be good. To musi być dobra. So I begin to study. Więc zacząłem czytać na ten temat. Wow. I powiedziałem, I was impressed. Byłem pod wrażeniem.
In the soybean, w soi, there's substance called the isoflavon. Znajduje się związek zwany izoflawonem. Izoflawon. They are excellent antioxidants. I to jest doskonały antyoksydant. The different kinds of antioxidants. Znajdują się tam różne antyoksydanty. Scientists still does not know where exactly this isoflavons work. I naukowcy jeszcze nie wiedzą, na jakiej zasadzie funkcjonuje ten izoflawon. And there is a substance called genistein. Jest jeszcze inna substancja. Genistein. And this substance is especially important for the woman. I ta substancja jest szczególnie ważna w odniesieniu w przypadku kobiet. This is very interesting substance. Jest to bardzo interesująca substancja. You know, when woman gets to the 50s, gdy kobieta dociera do wieku 50 lat, see the estrogen level drops down, to wtedy spada poziom estrogenów. And then they have lots of problem with osteoporosis. I wtedy pojawiają się różne problemy, na przykład osteoporoza, Alzheimer's disease, choroba Alzheimera. And then women really have a problem with the estrogen, really. I te kobiety mają naprawdę duży problem ze estrogenami. They are on the birth control pills, you know. I również te kobiety, które stosują te tabletki antykoncepcyjne. They have postmenopausal symptoms. I mają objawy przekwitania. And they take estrogen. I tu również zażywają tabletki z estrogenem. Then women begin to have some side effect like a breast cancer. A potem pojawiają się również różnego rodzaju uboczne skutki w postaci raka macicy, raka jajników, piersi. Scientists didn't know what to say. Tak więc naukowcy nie wiedzą, co mają w takim razie powiedzieć. Czy zalecić zażywanie tych estrogenów, czy nie? If they recommend to take some estrogen, a jeśli zarekomendują zażywanie estrogenów, to, too much side effect, to wtedy pojawiają się skutki uboczne. Don't take them, a jeśli powiedzą, żeby nie zażywały, to wtedy inne problemy się especially pojawią. With osteoporosis. A w szczególności osteoporoza. For men, a jeśli chodzi o mężczyznę, many, you know, prostate cancers, wtedy mogą pojawiać się problemy 50, you know? Z prostatą czy rakiem prostaty w wieku powyżej 50 men lat. Begin to have some testosterone problems. Mężczyźni też mogą mieć problemy z wytwarzaniem odpowiednich ilości testosteronu. And this genistein, a ta genisteina work like estrogen. Funkcjonuje jak estrogeny. Very good for the skin, very good for the jest bardzo dobra osteoporosis, dla skóry, you know? Przeciwdziała osteoporozie. But it doesn't have any sexual side effects. Ale nie ma żadnych skutków ubocznych. Like a breast cancer. Na przykład takich jak pojawienie się raka piersi czy this raka jajników. This is natural God-made plant estrogen. To jest taki naturalny, pojawiający się w roślinach estrogen, który wytwarzany jest właśnie w roślinach z Bożej inicjatywy. I think this is good for us, good for the woman, you know, later age. Myślę, że to jest dobre dla nas, w szczególności dla kobiet w wieku powyżej 50 lat. At same time it is good for the cows. A w tym samym czasie bardzo dobre to jest dla zwierząt, dla krów. Because cows don't have to get the osteoporosis. Oczywiście, krowy też nie muszą chorować na osteoporozę. So it is God's plan. Tak więc to jest zgodne z Bożym planem. And also in terms of a protein. I również jeśli chodzi o białko. We used to call it animal protein, the complete protein. Zwykliśmy mówić, że białko zwierzęce posiada wszystkie te niezbędne aminokwasy. Plant protein is incomplete. A roślinne białko nie zawiera wszystkich tych niezbędnych aminokwasów. But lately scientists found out. Ale ostatnio naukowcy odkryli. When we combine the grains and beans together, że jeśli razem spożywamy zboża i rośliny strączkowe, they compensate each other, to wtedy one po prostu uzupełniają się. It become complete protein. I wtedy tworzy to białko pełnowartościowe. So that's why I call the beans mom. I dlatego mówię o roślinach strączkowych, very important, że są mamą, dlatego że są bardzo ważne. So really, think about soya product more important in your diet. Tak więc pamiętajcie o tym, że te produkty, przetwory z soi są bardzo ważne w waszej diecie. Especially the genistein is very important. A szczególnie ta genisteina jest bardzo ważna. I think if you're fruitarian, jeśli jesteście, dajmy na to, frutarianami, you're missing all these really good things which is God already pre-planned. To naprawdę tracicie bardzo dużo składników odżywczych, które związane są z tymi produktami. So food should not be chosen by us alone. Tak więc, jeśli chodzi o żywność, to my sami nie powinniśmy jej dobierać. I think we must let God choose food for us. Ale to Bóg powinien dla nas ją wybrać.
Because there are every single food. Dlatego, że każda pojedyncza żywność. As long as they're vegetarian food. Bo tak samo żywność wegetariańska. They're very healthy food. Która jest bardzo zdrową żywnością. And every single kind of the food has a reason to exist. Jakikolwiek inny rodzaj żywności ma powód swego istnienia. God assigned different kinds of function. Bóg po prostu nadał tym produktom różne funkcje. Just like a God assigned different color, different function antioxidant. Tak jak Bóg ustanowił, że różne kolory związane są z różnymi funkcjami antyoksydantów. There are many different kinds of color of the grapes. Są oczywiście różnego rodzaju kolory także winogron. When you go to store, gdy udacie się do sklepu, one day you want green grape. No, chcecie sobie pewnego dnia na przykład kupić zielone winogrona. One day you want pink grape. A innego dnia różowe winogrona. One day you want dark blue. A jeszcze innego dnia te ciemno-niebieskie. Why? Dlaczego? Who determines the color? Kto określa te kolory? Is that you? Czy to wy? No. To czynicie? Nie. It is God make you feel more to Bóg attracted. Sprawia, że wy macie większą ochotę akurat na takie winogrona. Why? Dlaczego? It is God know which antioxidant you need on that day. Dlatego, że to Bóg wie, jakich antyoksydantów tego dnia bardziej potrzebujecie. This is why. I to właśnie dlatego. Whether you eat or drink. Bez względu na to, czy jecie, czy pijecie. Whatsoever you do. Cokolwiek czynicie. Give glory to God. Czyńcie to na chwałę Bożą. This is the spiritual worship. To jest właśnie to duchowe oddawanie Bogu czci. Amen. Amen.